Marczaka, ale są tutaj ci sędziowie, oni tutaj sobie często odpowiadają. Teraz mieliśmy w drugą stronę, kierunku Nowak na obawie, świetnie zgasił tą piłkę, Nowak pole karne, nowe uderzenie, ale to zrobił Nowak! Niesamowite uderzenie gdzieś tam z narożnika pola karnego, no i Nowak teraz tonie, bo... Pawlak, bo będzie w tej sytuacji, Pawlak jest uderzenie, ale... Bartkowiak, to jest świetnie, to zrobił Bartkowiak. Bartkowiak, uderzenie! Jest w polu karnym Bartkowiak, jest bramka! Bartkowiak do Pawlaka, szybko odpowiedzieli zawodnicy Polonii Środa Wielkopolska w tej sytuacji. Świetne odzyskanie piłki. I bramka! Teraz, zrobili! Krystian Pawlak głową pakuje tą piłkę. Jeszcze pada uderzenie Bartkowiaka i jest bramka dla zespołu Polonii Środa Wielkopolska. Bramka numer 4 Kartuzy. No i dopisać kolejne 3 punkty do swojego dorobku. Ale jeszcze nie zwalniają tempa cały czas piłkarze Polonii. Bartkowiak, ponownie uderzenie Bartkowiaka tym razem. Jeszcze Skrobosiński, ależ to zrobił Skrobosiński. Buczma, uderzenie, Buczma. No i teraz Front Skowiak faulował. Zobaczymy, kto się że tym razem mój czy wygra pojedynek z Kręcowem. Front Skowiakiem Iwanowski. Front Skowiak, Front Skowiak! Świetnie to zrobił Front Skowiak. I że chciałby tutaj bardzo wygrać. Zależałoby mu, żeby tutaj z tego trudnego terenu wynieść komplet. Uwaga, jeszcze teraz jest uderzenie. No i jest ostatni po 90 minutach Polonia Środa Wielkopolska.